Radni zadecydowali, będą kolejne obligacje, tym razem na 11 900 000 zł. Wcześniej nie poparli wniosku radnego Jarosława Zielonki, by kwestię kolejnego zaciągnięcia długu przedyskutować na komisji z udziałem wszystkich radnych. Rynek Zaborowski zmienił swoje oblicze, wszystko za sprawą budżetu obywatelskiego z 2021 roku. Po emocjonującej i gorącej dyskusji i wymianie słownych ciosów pomiędzy prezydentem Łukaszem Borowiakiem i Przemysławem Górnym radni zgodzili się dołożyć 5 300 000 z budżetu na remont hali trapez. Od niedzieli 1 maja na drogach niemal całego kraju będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. W związku z coraz większą liczbą kierowców z Ukrainy policja przygotowała w języku ukraińskim podstawowe informacje dotyczące obowiązujących w Polsce przepisów ruchu drogowego. Na zaproszenie posła Grzegorza Rusieckiego 4 maja do Leszna przyjedzie poseł Adam Szłapka. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza na dwa koncerty, najbliższy już w poniedziałek, 2 maja. Komenda Miejska Policji w Lesznie zaprasza na majowe znakowanie rowerów. Jednoślady będą znakowane na terenie miasta i powiatu. Leszczyńskie obchody Święta Konstytucji rozpocznie 3 maja. Msza święta koncelebrowana w intencji ojczyzny o godzinie 10. Burmistrz Bojanowa zaprasza na uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Leszczyńscy futsaliści zaliczyli drugą w tym sezonie wygraną z Konstraktem Lubawą, zwyciężając 6-1.